Które zorganizowało ten jarmark we współpracy z rękodzielnikami. Ja tutaj zapraszam moją znakomitą asystę, bo drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, taką właśnie okazję do tego, by spotkać się z mieszkańcami w świątecznym klimacie, przedstawiciele władz wykorzystują szczególnie chętnie, bo to jest zawsze bardzo, bardzo miłe i sympatyczne, drodzy Państwo. I jest z nami dziś senator Janusz Gromek, którego serdecznie witamy, jest poseł naszej ziemi Marek Hok. Bardzo miło go spotkać. Są z nami również zastępcy przewodniczących Rady Miasta Kołobrzeg, pan Kamil Barwinek, który gdzieś chyba umknął, i pan Dariusz Zawadzki. Witamy serdecznie panów również. Chyba stali w kolejce pogrzane wino, ale stwierdzili, że jednak się tutaj pokażą państwu. Wszystko w swoim czasie. Jest z nami również pani Ilona Grenda-Zwójtowicz, zastępca prezydent miasta Kołobrzeg do spraw społecznych, a więc wszyscy ci najgoręcej zaangażowani w to, żeby to dzisiejsze spotkanie się odbyło. Mam jeszcze tutaj trochę tekstu, ale chyba nie będę już pani prezydent pozwalała czekać, bo ona chciałaby zabrać głos i specjalnie dla państwa z tej właśnie okazji. Zapraszam. Dobry wieczór, drodzy mieszkańcy, szanowni goście, serdecznie witam wszystkich państwa na dzisiejszym uroczystym otwarciu jarmarku bożonarodzeniowego. Proszę Państwa, Kołobrzeg jest już przygotowany na święta, a mieszkańcy naszego pięknego miasta czekają na święta. A ten plac, na którym się dzisiaj znajdujemy, plac ratuszowy, przyznacie Państwo sami, zamienił się w świąteczną krainę. I od dnia dzisiejszego aż do 23 grudnia, czyli niemal do samych świąt Bożego Narodzenia, najpiękniejszych świąt, będzie tu barwnie, kolorowo, radośnie, świątecznie, głośno i przepysznie. I już dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa do tego, abyście odwiedzali nasze stoiska bożonarodzeniowe, abyście korzystali z tego wszystkiego, co przygotowali nam nasi wystawcy, ale również będzie głośno i radośnie i muzycznie, bo dzisiejszym występem Orkiestry Zdrojowej rozpoczynamy dopiero przygotowany dla Państwa cały Festiwal Różnorodności. Życzę Państwu udanego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, no i oczywiście odwiedzajcie to miejsce każdego dnia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani prezydent, bo oczywiście ten czas oczekiwania jest szczególnie ważny i dobrze, żeby nawet nasze dzieci pamiętały to oczekiwanie, to napięcie szczególne przed świętami, żeby ten szczególny czas jeszcze bardziej jakby potem spróbowały odtworzyć w swoich domach, drodzy Państwo. Święta, dzielenie się opłatkiem, wiadomo, dziś opłatkiem nie będziemy się dzielić, bo to jeszcze nie ten czas, ale mamy dla Państwa przygotowane pierniczki świąteczne, pierniczki wielu z Państwa piecze akurat w swoich domach. Tutaj mi pan senator wspomniał, że jego córka akurat przymierza się do pieczenia pierników dziś, więc jak wróci do domu i będzie grzeczny, to może będzie mógł skupnąć pierniczka. No i Państwa być może też świeże pierniki powstaną, ale po co czekać, skoro można poczęstować się już dzisiaj. Orkiestra Zdrojowa będzie grała, żeby się Państwu przyjemniej te pierniki konsumowało. I pan Marek Hok już również ruszył ze swoją porcją pierników. Kamil Barwinek i Dariusz Zawadzki. I już może nie powiem więcej nic poza tytułami, które za chwilę śpią, chociaż Państwo na pewno świetnie je znacie. To będą to Białe Święta, Szczedryk, Kolęda Ukraińska, której nie, na pewno nie może zabraknąć w tegoroczne święta. Merry Christmas everyone, a więc wszyscy życzymy wesołych świąt. Santa Claus, coming to town. Oraz dlatego mówiłam, że będziemy również słuchać, jak śpiewa się kolędy z Kołobrzegu. Kolęda kołobrzeska, bardzo mocno związana z naszym miastem. Bądźmy dobrzy, ja już teraz nie będę przedłużać, bo ciepło nie jest. Orkiestra Zdrojowa zagra dla Państwa i sama też przy okazji się rozgrzeje i rozgrzeje również Państwa. Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa pod dyrekcją Jacka Kujawskiego, śpiewają Kasia Klugowska i Dawid Sendereta. Dobra.